Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do przeżycia drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Swoje rozważanie chciałbym skoncentrować na pierwszym czytaniu jej Ewangelii. W pierwszym czytaniu usłyszymy początek 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Abram słyszy wezwanie Boże: wyjdź z swojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukażę. Tak się rozpoczyna przygoda wiary Abrama, późniejszego Abrahama. Wychodzi z Ur Chaldejskiego, wychodzi z miasta cywilizowanego, gdzie jest wygoda, gdzie ma ustawione życie. Idzie w nieznany, idzie ku przygodzie wiary. Więc można by powiedzieć o jakiejś drodze, która służy wierze, pomaga wierze. Dla niektórych to może być droga ku pojednaniu, ku ocaleniu, że Pan Bóg zaprasza Ciebie do drogi, do wyciągnięcia ręki, do pojednania z kimś jesteś pokłóconym, albo stwierdza, że ostatnio są chłodne relacje, a można je jakoś ocieplić. Ewangelia też mówi o drodze wiary. W drugą niedzielę Wielkiego Postu zawsze czytamy fragment, który opowiada o przemienieniu na górze Tabor. A więc znowu jest droga. Pan Jezus zabiera z sobą trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Ciekawa jest ta wędrówka wiary z tymi apostołami. I ciekawe jest, że bierze tylko tych apostołów. Gdzieś zawsze wewnętrznie się zmagałem i pytałem, dlaczego tak, dlaczego pozostałych nie zabrał. Ten epizod na górze Tabor łączę z Ogrójcem, łączę z tą sytuacją, kiedy po wyjściu z Wieczernika Jezus udaje się do ogrodu, by się modlić. Tam bardzo przeżywa katuszem, ma rozdarte serce, wie, co go czeka, zmaga się duchowo wewnętrznie, a właśnie ci apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, ci, którzy doświadczyli go na górze Tabor, tak myślę, Jezus oczekiwał, że będą bliżej Jego serca, bliżej Jego miłości. Myślę, że ponieważ oni doświadczyli góry Tabor, ponieważ oni doświadczyli chwały Boga, jakoś powinni odważniej się zachować, także w porównaniu może z pozostałymi apostołami. Góra Tabor i to, co się tam dokonało, bardzo mówi o chwale Pana Boga. Przemienienie, czyli Jezus ukazuje swoje bóstwo. W wielu epizodach pewnie Jezus był odczytywany tylko jako człowiek. I nagle jest sytuacja, gdzie w pełni ukazuje swoje bóstwo. Staje także wobec tego doświadczenia dwóch mężów, dwóch świadków, Mojżesz i Eliasz. Bardzo ważne postacie. Mojżesz jako reprezentant prawa, Eliasz jako reprezentant proroków. W prawie żydowskim było tak, że na słowie dwóch świadków opiera się, przynajmniej dwóch świadków opiera się pewne wydarzenie. Ale też mamy bardzo takie subtelne odniesienie, które mówi, że Jezus potwierdza i stylem życia, i zachowaniem, i słowami to, że to, co zapisane w prawie u proroków, w pełni zostaje zrealizowane w stylu życia, w osobie Pana Jezusa. Apostołowie doznają zachwytu. Na tyle, że Piotr mówi: postawimy trzy namioty. To pewnie nie było taką prostą rzeczą i łatwą. Nie wiem, czy w ogóle te namioty mieli z sobą. Ale rzeczywiście jest w nich jakiś taki zachwyt, zauroczenie. Dobrze, niedobrze? No pewnie tak. Pewnie jakoś rozumiemy apostołów, cieszymy się ich postawą i też rozumiemy, że w życiu duchowym są bardzo radosne chwile. Są chwile ogromnej pociechy, radości, że mogę powiedzieć, czuję obecność Pana Boga. Doświadczam wyraźnie obecności Pana Boga. Ale też wiemy, że są te sytuacje inne. Jakiś czas później apostołowie schodzą z góry. To zejście z góry zawsze mi obrazuje
No właśnie, ku czemu schodzą? Może właśnie ku strapieniu, ku innym sytuacjom, ale nie jeden mędrzec duchowy w duchowości opisywał taki proces falowania. Strapienie, pocieszenie, strapienie, pocieszenie, strapienie, pocieszenie. Na razie jest ogromna pociecha, ogromna radość, ogromne pocieszenie. Jaki stąd wniosek? Konkret, przesłanie z niedzieli. Być wdzięcznym, być wdzięcznym. Czasami Pan Bóg daje nam się tak poznać bardzo, bardzo mocno oczywiście, że w pełni niezaprzeczalnie byśmy powiedzieli, czy jesteśmy wdzięczni. Ale czy też jesteśmy wdzięczni w innych sytuacjach, w drobiazgach, kiedy no, trudniej nam o wdzięczność. Ale myślę, że ta postawa bardzo podoba się Panu Bogu i bardzo odkrywa dobroć mojego, Twojego serca. Gdy jesteśmy wdzięczni, gdy potrafimy uchwycić każde dobro, posiłki na naszym stole, coś zostało wyprasowane, coś zostało nam przygotowane, ktoś o nas się stara, dba, słyszymy ulubioną muzykę, melodię, ktoś do nas się uśmiecha, jest dla nas życzliwy, ktoś przytrzymał windę, żebyśmy mogli wejść, ktoś nam ustąpił miejsca. Różne takie drobiazgi. Święty Paweł dopowiada, niewykluczone, że w tym czasie jest w więzieniu, w każdym położeniu dziękujcie. No w każdym położeniu. Jakie to jest piękne i mocne. Czyli tak nie przyzwyczajaj się, że to dobro Pana Boga... Nie, to źle powiedziałem. Nie przyzwyczajaj się. Właśnie odczytuj, może inaczej. Odczytuj tę dobroć Pana Boga. Odczytuj, odkryj dobroć Pana Boga. Nazwij po imieniu Pana dobroć Pana Boga. Przyznam się szczerze, że to jest takie moje postanowienie na Wielki Post. Bardziej dziękować. Bardziej zwracać uwagę na wdzięczność. Bardziej uśmiechać się, być życzliwym do ludzi, dostrzegać każdy drobiażdżek. Są autorzy duchowi, którzy zachęcają nas do notowania. Do notowania tych konkretnych podziękowań, aby to nie było takie iluzoryczne. Dziękuję, dziękuję. Ostatecznie wychodzi, że tak nie za bardzo. A więc jakiś kajecik, jakiś kalendarz, jakieś miejsce na notatki. Dziękuj, dziękuj, uwielbiaj. Jak gdyby otwieraj swoje serce na wdzięczność. Czy można dziękować za to, co absolutnie trudne? Pewnie tak. Myślę, że nawet w najgorszych sytuacjach można tę wdzięczność odkrywać, kiedy ludzie zmagają się z chorobą, kiedy ocierają się o śmierć. Czytam pamiętniki różnych osób, choćby kardynała z Wietnamu, który 13 lat spędził w więzieniu. Już dzieliłem się z Wami tutaj, kiedy nagrywam te rozważania. Kardynał, który do swoich oprawców, kałatów mówił, choćbyście mnie chcieli zabić, i tak Was będę kochał. No, wzruszająca postawa miłości. Pewnie też wzorcem dla nas jest Święty Paweł, który no, nieraz dostał w łeb, nieraz był biczowanym, więzionym, nieraz ocierał się o śmierć, a wciąż dziękował, wciąż był otwarty na Pana Boga. Wdzięczność, wdzięczność. Niech tematem na nadchodzący czas będzie wdzięczność. Czy w apostołach była wdzięczność za to przemienienie, za to doświadczenie głębokie Jezusa Chrystusa? Czy serdecznie wracali do tych chwil? Pewnie kluczowym doświadczeniem też dla nich na górze Tabor był głos Ojca. Czy jak gdyby pogłębienie też wiary apostołów, skoro Ojciec mówi, przyznaje się do Syna, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Odczytajmy także w tych słowach miłość Boga Ojca do nas. Odczytujmy też te słowa, że też Bóg Ojciec zwraca się do nas, że też jesteśmy kochani, mili w Jego oczach, też jesteśmy bardzo tacy wypieszczeni w Jego ramionach, cokolwiek się dzieje, ale właśnie jesteśmy tacy kochani i piękni i Bóg nas wzywa do chwały, do bycia na zawsze z Nim w wieczności. Pewnie Góra Tabor też jakoś o tej wieczności przekonuje, mówi. To, co tutaj jakoś się dokonało bliżej nieba, nazwijmy to bliżej nieba,
kiedyś będzie absolutnie naszym doświadczeniem w pełni, na zawsze, do końca. Uwielbiać Jezusa Chrystusa, uwielbiać Boga Ojca, uwielbiać Ducha Świętego na zawsze, na wieki. A więc Góra Tabor mówi też o pewnej drodze, bo mówi o takim przebóstwieniu człowieka, że jestem gotów wejść do chwały nieba, ale też właśnie mówi o tej chwale, mówi o finiszu, mówi o tym pięknym końcu, do którego każdy z nas jest zaproszony, nasza ojczyzna jest w niebie. Pięknie jest, kiedy głos Ojca mówi, Jego słuchajcie. To jest takie, no właśnie, Piotr i inni tacy rozemocjonowani, tacy po prostu zachwyceni, w tym zachwycie nie wiedzący, co powiedzieć, jak się zachować. Nagle głos Ojca, który ich tak bardzo ustawia. Jezusa słuchajcie. Nie tyle zwróci uwagę na emocje, uczucia, na jakieś takie obrzeża życia duchowego. Są tacy chrześcijanie, którzy za bardzo zwracają uwagę na uczucia, na emocje. No właśnie, msza święta mnie nudzi, mówi ktoś, i z tego powodu nie idzie na mszę świętą. Ale czy rzeczywiście jest to ważny argument? Msza święta mnie nudzi. Można się zapytać, co z wiarą? Czemu nie widzisz głębiej? No, ile to razy znudzeni ślęczeliśmy nad jakimiś zadaniami, podręcznikami, a z biegiem czasu okazywało się to szczególnym błogosławieństwem. Ale myślę, że tak jest, nie? Że żeby wejść w oś życia duchowego, tak bym powiedział, oś życia duchowego, która polega na miłowaniu. Skoro Jezus powiedział, że kto będzie na mszy świętej jutro w niedzielę, nagrywam ten filmik w sobotę, kto będzie na mszy w niedzielę, mnie miłuje, trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity. No, nie polemizujmy, skoro jest takie jasne określenie tej rzeczywistości. Nawet gdy trudniej przeżywasz mszę świętą, nawet gdy tak jako się nudzisz, może słowo do dzieci, młodzieży, żeby też jak gdyby próbowali ze wszystkich sił nie nudzić się na mszy świętej. Też można powiedzieć, że msza święta też jest takim taborem, za każdym razem jest takim taborem. Tylko wiele razy jest ta zasłona. O właśnie, nie widzimy chwały Bożej, nie widzimy. Głos Ojca nie wybrzmiewa nam w kościołach. O, szkoda, nie? No właśnie. Ale gdyby wybrzmiewał, czyż nie można by powiedzieć, że Pan Bóg by bazował właśnie na uczuciach? Ostatnio na kazaniu też powiedziałem, jakby po prostu kościoły pękały w szwach, bo by naprawdę nam aniołkowie grali na trąbeczkach, na harfach i tak niebiańska muzyka, że wszyscy koncertujący na wielkich halach mogliby się schować, zawstydzeni, upokorzeni. Tak mastyczna, piękna. Pan Bóg by naprawdę mógł takie zapachy rozsiewać, kwieciste, nawet w środku zimy. Różne takie zjawiska by mogły być na niejednej mszy świętej. Ale Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg oczekuje czystej wiary. Czystej, czystej wiary, która też jest piękna, bo jest zmaganiem się. Wracam do drogi, prawda? Droga też mówi o pewnym zmaganiu się. Droga też mówi o pewnym procesie. Dobrze, kochani, wdzięczność, wdzięczność, niebo, życie wieczne, przebóstwienie, każda Eucharystia jako doświadczenie tego, co doświadczyli Piotr, Jakub i Jan na Górze Tabor. Może tylko dwa słowa o drugim czytaniu. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Tak chcemy wziąć w trudach, przeciwnościach. Jesteśmy mężni, nie damy się. Niech tak będzie. I później takie piękne wyznanie wiary w Chrystusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Właśnie to się dokonało przed chwilą, że Ewangelia tak piękna i mocna rzuciła nam światło na życie wieczne, na tę perspektywę przed nami. Troszkę przedłużyłem słowo, ale to pięknie, że żyjemy tym słowem, że to Słowo Boże owocuje w nas. Życzę podjęcia pewnych konkretów. Może się te konkrety ukształtowały u początku Wielkiego Postu. Niech tak będzie. Kto przeżywa rekolekcję w parafii, nie wchodzi całym sercem. Kto ma brudną duszę, niech idzie do spowiedzi. Więcej takich konkretów, tych drobnych i tych poważniejszych. Niech łaska Boża nam towarzyszy, byśmy byli piękni. Przed nami przebóstwienie, przed nami chwała nieba. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.